Zaginione skarby starożytności. Aztekowie i Majowie. Przed początkiem XVI wieku Europejczycy nie do końca zdawali sobie sprawę z istnienia obu Ameryk. Gdy zaczęła się epoka wielkich odkryć geograficznych, narody Europy zapragnęły zagarnąć dla siebie rozległe połacie Nowego Świata. Zachęciło ich do tego przekonanie, że na dalekich ziemiach czekają ogromne bogactwa, po które wystarczy tylko sięgnąć. Dlatego przybyli do Meksyku, na tereny zajmowane przez kilka cywilizacji, nazywane dziś Mezoameryką. Cortés wylądował z niewielką armią w Mezoameryce w 1519 roku. To, co zobaczył, zdumiało go. Odkrył wspaniałą cywilizację Azteków, która rozciągała się od Atlantyku po Pacyfik. Tworzyło ją około 15 milionów ludzi. Większość z nich mieszkała w 500 miastach. Aztekowie byli na wpół ucywilizowanymi barbarzyńcami. Odziewali się w skóry, uprawiali ziemię i przybyli do Doliny Meksyku jako ostatnie plemię. Wiele różnych grup złożyło się na olbrzymie imperium. Każda z nich miała własną kulturę i obyczaje. Aztekowie stosunkowo późno dotarli do Doliny Meksyku, ale w czasie, gdy Cortés tam wylądował, to oni rządzili imperium. Pozostałe cywilizacje już odeszły, a kultura, którą nazywamy aztecką, w dużej mierze czerpała właśnie z nich. Lepiej zrozumiemy powstanie i upadek azteckiego imperium, gdy zbadamy wczesną historię Mezoameryki z okresu przed azteckim panowaniem. Między 7000 a 5000 rokiem przed naszą erą zaczęło się tam rozwijać rolnictwo. Uprawiano kukurydzę, fasole, awokado, chili oraz kabaczki. Stopniowo mieszkańcy tych ziem stawali się rolnikami. Przed 2000 rokiem przed naszą erą mieszkali w wioskach, w domach z plecionki obrzucanej gliną. Między 1000 a 300 rokiem populacja Mezoameryki wzrosła tak bardzo, że zaczęto budować małe miasta. Społeczeństwa osiągnęły nowy poziom, rolnictwo pozostało podstawą gospodarki, ale rozwój gospodarczy zapewniało prowadzenie wojen i przyjmowanie danin od podbitych plemion. Przez ponad 2000 lat Olmekowie, Toltekowie oraz Aztekowie odcisnęli swoje piętno na Mezoameryce. W rozwoju Mezoameryki ważną rolę odegrali również Majowie. Kultura Majów osiągnęła swój szczyt między rokiem 300 a 900 naszej ery. Pod koniec tego okresu Majowie porzucili swoje miasta i zaczęła je zarastać dżungla.
Nadal możemy oglądać wspaniałe pozostałości tej cywilizacji, zwłaszcza na północnym i wschodnim Jukatanie. Lud Majów nie zniknął. Wciąż około 4 milionów Majów mieszka w Meksyku, Gwatemali, Hondurasie i Belize. Powszechnie się uważa, że Majowie to cywilizacja zaginiona w dżungli, która nie wiadomo skąd przyszła i w tajemniczy sposób zniknęła. Prawie wszystkie te przekonania są błędne. Majowie mieszkają w górach o umiarkowanym klimacie, w suchych lasach iglastych, a także w tropikalnej dżungli. Żyją w różnych warunkach i w różny sposób. Majowie nigdy nie tworzyli jednego narodu, lecz oddzielne królestwa, które czasem ze sobą walczyły. Było to typowe dla Mezoameryki, gdzie podstawową jednostką było miasto-państwo z osobnym władcą. Na ogół, a Majowie nie byli tym wyjątkiem, większe miasta podbijały słabszych sąsiadów i zawiązywały polityczne sojusze. Odczytaliśmy wiele inskrypcji. Znaleźliśmy wyraźne odniesienia do wojen między miastami, czasem bliskimi sąsiadami. Zachowały się opisy podbojów, wzmianki o zastąpieniu króla w jednym mieście przez władcę pochodzącego z innego. Każde miasto próbowało pokonać swoich sąsiadów. Te potężniejsze budowały małe imperia i narzucały sąsiednim państwom swoich królów. Żadne z małych imperiów Majów nie osiągnęło wielkości państwa Azteków. Obecnie w większości ich dużych miast o niezwykle interesującej architekturze i znaleziskach nadano współczesne nazwy. Nie wiemy bowiem, jak się nazywały dawniej. Tikal było metropolią, w której za czasów świetności mieszkało 50 tysięcy ludzi. Wciąż widać jej świątynie górujące nad dżunglą. W Palenque można znaleźć wiele królewskich pałaców. Każdy kolejny władca upiększał swoją siedzibę. W Uxmal stoją piramidy, a w Chichen Itza obserwatorium astrologiczne. Majowie byli wytrawnymi astrologami, potrafili wykreślić orbity planet, a nawet przewidzieć zaćmienie Słońca. Szczególnie interesował ich bieg planety Wenus, która budziła w nich trwogę. Zauważyli, że Wenus jest widoczna na porannym niebie przez 263 kolejne dni, a potem na 60 dni znika. Dzień powrotu Wenus na niebo był znaczący. Dawał sygnał do wyruszenia na wojnę. Wenus była bóstwem Majów, jednym z wielu, które mogło przynieść śmierć. Dla Majów i wszystkich mieszkańców Mezoameryki bogowie byli wciąż obecni. Nie stanowili abstrakcji ukrytej w niebie. Bezpośrednio interweniowali we wszystkie aspekty życia ludzi. Przyglądali się uważnie i byli gotowi w każdej chwili się wtrącić. Dlatego trzeba było im składać odpowiednie ofiary i przestrzegać określonych rytuałów. W przeciwnym razie sytuacja mogła się gwałtownie pogorszyć. Jednym z najwspanialszych miast Mezoameryki był Teotihuacan. Wyprzedzał epokę Azteków o ponad 500 lat. Późniejsi mieszkańcy tych okolic wierzyli, że to w Teotihuacanie zebrali się bogowie, aby stworzyć Słońce. Była to największa przedaztecka osada w północnym rejonie Mezoameryki. W 600 roku naszej ery Teotihuacan był szóstym co do wielkości miastem świata. Zajmował powierzchnię 13 km kwadratowych. W centrum znajdowało się wiele piramid o płaskich wierzchołkach, na których stały świątynie. Sądzimy, że populacja liczyła około 120 tysięcy osób. Budowle powstały w pierwszym stuleciu po Chrystusie. Uważamy, że jako pierwszą wzniesiono świątynię Słońca, a następnie Księżyca. Budowano je natychmiast po śmierci władcy. Na długo po opuszczeniu przez mieszkańców, Teotihuacan odgrywał ważną rolę w religijnym życiu Mezoameryki.
Jeszcze w XVI wieku słynni władcy, Montezuma I oraz Montezuma II, pielgrzymowali do opuszczonego miasta świątyń. Duże wrażenie budziły też miasta Majów o szerokich ulicach i budowlach, zarówno świeckich, jak i religijnych. W centrum miasta stoją wysokie konstrukcje, do dziś podziwiane przez turystów. Ogromne świątynie na szczytach piramid, pałace władcy oraz jego rodziny, elity rządzącej, ważniejszych urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Poza centrum miasta zabudowa jest bardziej swobodna. Domy stoją w ogrodach, gdzie niegdzie widać świątynię lub pałac. Nie ma ścisłego układu ulic. Dopiero później w historii Majów pojawią się gęsto zabudowane miasta przypominające dzisiejszy Londyn. Te wcześniejsze były bardziej otwarte, o luźniejszej zabudowie i mniej intensywnym ruchu ulicznym. Największymi budowlami Majów były piramidy wykorzystywane jako miejsca pochówku władców. Oto olbrzymia piramida w Uxmal ze schodami z jednej strony i niewielką świątynią na szczycie. To tutaj w świątyniach królowie i arystokracja Majów odprawiali uroczystości i zanosili modły do zmarłego władcy, który spoczywał w piramidzie u ich stóp. Wiele ze słynnych piramid Majów w rzeczywistości było grobowcami. W ich wnętrzu znajdowały się ciała zmarłych. Znajdujemy tu szczątki władców, równie prawdziwych jak Aleksander Wielki czy Juliusz Cezar. Świątynie na szczycie tych piramid grobowych miały związek nie tylko ze zmarłym królem, ale również z jego dynastią i jego przodkami. Zatem budowla miała znaczenie jednocześnie polityczne i religijne. W świecie Majów te kwestie nigdy nie były rozdzielone. Miasta Majów miały jeszcze jedną wspólną cechę – boisko do piłki. Prawdopodobnie gra przypominała dzisiejszą siatkówkę. Boisko było podzielone na dwie części. Grano z powodów religijnych i dla rozrywki. Na podstawie dekoracji na ceramice wiemy, że gracze nosili grube ochraniacze osłaniające ich przed urazami spowodowanymi uderzeniem twardej kauczukowej piłki. Istniały dwa cele tej gry. Jeden polegał na przerzucaniu piłki przez kamienny krąg umieszczony wysoko na ścianie. Zdarzało się to niezwykle rzadko. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro graczom nie wolno było dotknąć piłki ani dłońmi, ani stopami. Drugim celem było utrzymanie piłki w grze, ponieważ najwięcej punktów zdobywano, gdy piłka nieruchomiała. Aztekowie włączyli do swojej kultury dwóch ważnych bogów wcześniejszych mieszkańców doliny. Tlaloka, boga deszczu, oraz upierzonego węża, Quetzalcoatla, który nie żądał ofiar z ludzi. Quetzalcoatl był bogiem rolnictwa, nauki, malarstwa i muzyki. Wystarczały mu ofiary z motyli, węży i ptaków. Wyznawcy składali mu ofierze jadeit, kadzidła i kukurydziane placki. Na północy Majowie zamieszkiwali suche, porośnięte krzewami obszary, a na południu góry. Większość ich ziemi, niezamienionej w pola uprawne, porastała tropikalna dżungla. Na wyrobach sztuki Majów widać wpływ dżungli, ponieważ występują na nich różne zwierzęta, m.in. małpy i papugi. Wielu królów Majów znamy dzięki kamiennym obeliskom zwanym stelami, które wznosili w centrach miast. Te kamienne drzewa spełniały rolę kroniki, upamiętniały wydarzenia z życia władcy, narodziny, wstąpienie na tron, zaślubiny i śmierć.
Na kamieniach uwieczniano również przebieg wojen, podbojów, królewskich wizyt oraz większych uroczystości religijnych, np. upuszczania krwi. Na płaskorzeźbach dokładnie widać ten rytuał. Na jednym dokonuje tego aktu pani Szok, małżonka króla Jaguara z Jaszkilan. Jej mąż stoi nad nią, klęczącą, gdy ona przeciąga przez język linę z przywiązanymi do niej cierniami. Wydaje się, że ból jest pożądany, a nie zmniejszany. Stanowi nieodłączny element tych uroczystości. Na następnej płycie pani Szok pali krew. Chmura dymu zamienia się w olbrzymiego węża. Z paszczy węża wynurza się dawno zmarły przodek, król Majów w swej nieśmiertelnej postaci. Majowie wierzyli, że w trakcie takiej uroczystości królowie kontaktują się z bogami. Król Majów był faktyczną głową państwa. Zastępował cały rząd. Kontrolował niemal wszystko. W znaczeniu symbolicznym uosabiał państwo. Był świadomy swojego pochodzenia, rządów przekazywanych z pokolenia na pokolenie wśród przedstawicieli tej samej królewskiej rodziny. Pochodził od Boga lub przodka, który został Bogiem. A zatem prawo króla do tronu zależało od jego długiej linii dynastycznej, a także od autorytetu pochodzącego od boskiego przodka. Wiele znalezisk na wykopaliskach Majów wiąże się z królami. Ornamenty z jadeitu opisują ceremonię, na której król był namaszczany na władcę. Maska z jadeitu znaleziona w Palenque leżała na twarzy zmarłego króla Pakala. Jadeit był najcenniejszym materiałem, jaki znali Majowie. Jaguar był bogiem wojny. Na wielu przedmiotach znaleziono obrazy działań wojennych albo nawiązanie do walecznych czynów królów. Ukazywano ich w trakcie przygotowań do bitwy. Odziewali się tak, by wzbudzić trwogę w sercach przeciwników. Celem działań wojennych Azteków nie było zabicie jak największej liczby wrogów, ale schwytanie ich żywcem. Najbardziej ceniono wojowników, którzy pojmali najwięcej jeńców. Interesującym aspektem przedmiotów wytwarzanych przez Majów są zawarte na nich wskazówki dotyczące wyglądu tego ludu. Dzięki rzeźbom wiemy, że cenili wysoko sklepione czoła. Aby uzyskać pożądaną cechę, niemowlętom w czasie, kiedy kości są jeszcze miękkie, odpowiednio obwiązywano głowę. Najwidoczniej nie uszkadzało to mózgu. Majowie spiłowywali zęby i dolepiali nosy z gliny. Majowie wyróżniają się spośród innych ludów Mezoameryki tym jeszcze, że wynaleźli pismo oddające dokładnie wszystkie dźwięki ich języka. Inne ludy, na przykład Aztekowie, do notowania imion, dat i ważnych wydarzeń używali pisma obrazkowego. Tylko Majowie mieli pismo podobne do naszego. W przeciwieństwie do reszty Mezoameryki, Majowie potrafili wyrażać kolejnymi sylabami cały zakres dźwięku występujących w ich dawnej mowie oraz we wczesnej wersji mowy współczesnej. Każdy hieroglif był odpowiednikiem jednej sylaby. Dzięki temu Majowie mogli napisać wszystko, co chcieli powiedzieć i odczytać słowa we właściwym brzmieniu. Pismo Majów można znaleźć w księgach, na ceramice, ścianach, biżuterii i na kamieniu. Tak utrwalone przetrwało. Wciąż możemy podziwiać ich skomplikowane kalendarze. Znaleziono jednak tylko cztery księgi i wszystkie są to dzieła religijne.
Księgi malowano na papierze wyprodukowanym z kory drzewa figowego. Długie malowane paski kory składano później w wachlarz. Aztekowie mieli podobne księgi, nazywane dzisiaj kodeksami. Sporządzili wiele tysięcy ksiąg, ale zachowały się nieliczne. Większość zniszczyli Hiszpanie. Pierwszy wielki okres cywilizacji Majów trwał od 300 do 900 roku naszej ery. Zakończył się przed przybyciem Azteków do Ameryki Środkowej. Nadal brakuje nam wiedzy co do powodu, dla którego ta cywilizacja nagle i w tajemniczy sposób upadła. Prawdopodobnie było to skutkiem połączenia różnych czynników, jak zwiększenie populacji, brak surowców, nadmierna eksploatacja ziemi czy nawet obca inwazja. Majowie porzucili wielkie miasta, a ich cywilizacja nadal kwitła na północnym Jukatanie i na wschodnim wybrzeżu Półwyspu oraz na Wyżynie w Gwatemali. Zwykło się uważać, że wielki okres klasycznej cywilizacji Majów skończył się około 900 czy 1200 roku naszej ery. Jednak Majowie przeżyli konkwistę, a zatem byli współcześni Aztekom mieszkającym na wyżynach. Imperium Azteków rozrastało się ku nizinom, także w końcu świat Azteków spotkał się ze światem Majów. Warto pamiętać, że cywilizacja Majów zmieniała się i przystosowywała. Wciąż istniała, gdy Cortés wylądował. Majowie byli o wiele trudniejszym od Azteków przeciwnikiem do pokonania. Imperium Azteków upadło w niecałe 2 lata, a podporządkowywanie Majów konkwistadorom trwało o wiele dłużej. Cortés wylądował w 1519 roku. Wówczas Meksykiem rządziła potężna grupa bezwzględnych, uwielbiających wojnę Azteków. Zamieszkiwali oni wioski i miasta wokół jeziora Texcoco. Zgodnie z aztecką legendą, ich przodkowie pochodzili z północno-zachodniego Meksyku, z miejsca, które nazywali Azatlán, dom trzcin. Około 1168 roku zaczęli szukać nowej siedziby. Na jakiś czas osiedlili się w Coatepec, na wzgórzu Węża. Wierzyli, że w Coatepec narodził się ich najważniejszy bóg, Huitzilopochtli. Później Aztekowie znów ruszyli w drogę. Wreszcie to biedne wędrowne plemię wkroczyło do Doliny Meksyku. W Azatlán Aztekowie pracowali i żyli jako poddani, dlatego pragnęli poprawić swoje życie i odeszli. Osiedlili się w dolinie jako ostatni. Nie wiadomo, czy przekonali Koszkostli, króla Kołhuacan, aby nadał im ziemię, czy też znaleźli sobie kryjówkę na bagnistej, pełnej węży wyspie, którą inne plemiona uważały za jałową i nie nadającą się do uprawy. Aztekowie uczyli się od wcześniejszych cywilizacji. Mieli kontakt z cywilizacją Tolteków. Zatrzymali się w Tula, starożytnej stolicy Tolteków. Wiele się od nich nauczyli i później wykorzystali te umiejętności. Wyspę stopniowo rozszerzano. Mokradła zasypywano ziemią i kamieniami. Aztekowie nie znali koła, ani nie mieli zwierząt pociągowych. Każdy kamień i wiklinowy kosz z ziemią musieli przynieść na plecach.
Aztekowie po przybyciu do Doliny Meksyku zaczęli budować chaty. Plemię nie było zbyt liczne. Wznosili domy wokół świątyni i zajmowali dolinę kawałek po kawałku, wykorzystując dostępne materiały. Na początku 1345 roku Aztekowie zbudowali wieś, która powoli się rozrastając, przeobraziła się we wspaniałe miasto Tenochtitlan. Dziś niestety możemy oglądać jedynie niewielką część oryginalnego azteckiego miasta, ponieważ niemal całkowicie je zakryło współczesne Mexico City. Było to celowe posunięcie konkwistadorów hiszpańskich. Zachował się opis miasta z tamtych czasów. Jeden z żołnierzy Corteza, Bernal Diaz, zanotował swoje wrażenia, gdy zobaczył Tenochtitlan pierwszy raz. Nazajutrz przebyliśmy szeroką groblę. Zobaczyliśmy miasto i wioski zbudowane na wodzie. Wielkie budynki wyrastały z jeziora, a były wzniesione z kamienia. Wydawało się nam, że to czary. Nie tylko wielkość miasta zaimponowała Hiszpanom, lecz także doskonale zorganizowane życie mieszkańców. Piękne budowle wzniesiono z rzeźbionych kamieni i drewna. Dziedzińce wypełniały kwiaty. Miasto zbudowano w oparciu o sieć kanałów. Towary i żywność kupcy dostarczali łodziami. Trzy olbrzymie groble łączyły wyspę ze stałym lądem. Każda z nich była tak szeroka, że mogło obok siebie maszerować 10 żołnierzy. Dwa kamienne podwójne akwedukty sprowadzały czystą wodę ze strumieni płynących po bliskich górach. W groblach celowo zostawiono przerwy, a nad nimi zbudowano mosty. W czasach wojny mosty było łatwo zniszczyć, dzięki czemu Tenochtitlan stawało się wyspą i mogło się obronić. Stopniowo miasto wchłaniało kolejne wyspy. Rosła potęga Azteków, częściowo dzięki ich umiejętnościom handlowym, a bardziej prawdopodobnie dzięki ich zaciętości w pokonywaniu i najeżdżaniu sąsiadujących z nimi plemion. Zaczęli je kontrolować i zmusili do płacenia daniny. Aztekowie bardzo sprytnie nawiązywali sojusze z innymi plemionami poprzez więzy małżeńskie. W ten sposób stawali się potężniejsi i szybko sięgnęli po panowanie nad innymi. Żądania Azteków wobec podbitych plemion były proste. Nie zamierzali rządzić w innych miastach. Zdobyte miasta państwa, oprócz płacenia daniny, musiały oddawać cześć bogowi Huitzilopochtli. Mogły też czcić swoich bogów plemiennych. W czasie wojny musiały przysyłać Aztekom żołnierzy. Jaki był ten lud, który wywarł tak wielkie wrażenie na Hiszpanach? Czy można ich cywilizację porównać z cywilizacją europejską? Aztekowie byli wyrafinowani i pełni sprzeczności. Żyli w wysoko rozwiniętej cywilizacji. Używali stosunkowo prymitywnych narzędzi, ale nauczyli się korzystać z nich niezwykle umiejętnie. Mieli rozbudowany system wierzeń religijnych. Byli inżynierami, matematykami i świetnymi astronomami. Religia stanowiła fundament życia Azteków. Jedną z najbardziej imponujących budowli Tenochtitlan była wielka świątynia. Odkryto ją dopiero w 1978 roku, gdy na dużą skalę zaczęły się tam wykopaliska. Przedtem wszelkie informacje pochodziły ze źródeł pisanych.
Wielka świątynia była głównym ośrodkiem kultu w Tenochtitlanie. Po wybudowaniu przykrywano ją i przebudowywano siedmiokrotnie. Miała budowę szkatułkową. Każda kolejna świątynia była okazalsza od poprzedniej. Niestety podniosło się lustro wody jeziora. Dolne partie świątyni znajdują się pod wodą. Odkopanie ich zagroziłoby całej konstrukcji. W czasie, gdy Cortés wylądował w Meksyku ze swoją małą armią, Wielka Świątynia była olbrzymią, czterokondygnacyjną piramidą, widoczną z każdego miejsca w mieście. Do jej budowy sprowadzono z gór olbrzymie kamienne bloki. Miała wysokość około 30 metrów. Na jej szczycie stały bliźniacze sanktuaria. Jedno było poświęcone Tlalocowi, a drugie Huitzilopochtli, niebieskiemu kolibrowi. Wielka Świątynia Azteków miała znaczenie religijne i gospodarcze. Była najważniejsza, ponieważ symbolizowała dwie główne sprawy, na których opierała się gospodarka Azteków. Oddawała cześć Huitzilopochtli, bogowi wojny, oraz cześć Tlalocowi, bogowi rolnictwa i deszczu. And rain, which was the temple of Tlaloc. Dwa ciągi schodów prowadziły na szczyt. Właśnie tymi schodami wielu ruszało w swoją ostatnią drogę. Czy którykolwiek z nich odwrócił się i podziwiał panoramiczny widok wielkiego miasta, jakie się przed nimi rozciągało? W owym czasie Tenochtitlan było większe od wszystkich europejskich miast. Ofiary widziały pałace, sądy, łaźnie i targi. Być może wiara, że ich śmierć zapewni nieprzerwane wschody słońca i zachowanie życia na ziemi, pomagała im dobrowolnie wchodzić na górę. Niektórzy z nich tak właśnie robili. Prawdopodobnie części ofiar podawano napój alkoholowy, pulkę, który miał ich oszołomić. Ofiarami często byli jeńcy schwytani podczas bitwy. Czasem Aztekowie prowokowali sąsiadów, aby wziąć jak najwięcej przyszłych ofiar. Niekiedy było ich tysiące. Gdy ofiara powoli weszła po schodach, rozciągano ją na ołtarzu przed świątynią. Kapłan ostrym jak brzytwa nożem z obsydianu otwierał jej klatkę piersiową i wyrywał wciąż bijące serce. Później serce umieszczano w misie albo w kamiennej figurze leżącego mężczyzny, która stała przed ołtarzem. Istniało też wielu mniej ważnych bogów i bogiń. Wszyscy żądali ofiar z ludzi. Topiono dzieci lub wlewano ich krew do jeziora, aby mieć pewność, że Tlaloc nadal będzie zsyłał deszcz. Jednym z najokrutniejszych bogów był bóg wojny. On decydował o życiu i śmierci. W naszych oczach Aztekowie byli okrutni, ponieważ składali ofiary z ludzi, aby przypodobać się bogom. Wierzyli w konieczność poświęcenia kilku, aby ocalić wielu. Aztekowie żyli w strachu i niepewności. Sądzili, że cztery poprzednie światy zginęły i ich świat także spotka koniec. Wiedzieli, że dojdzie do tego pod koniec jednego z cykli trwających 52 lata. Aztekowie używali kalendarza słonecznego liczącego 365 dni oraz kalendarza wróżbiarskiego trwającego 260 dni. Połączenie tych dwóch kalendarzy pozwoliło ustalić długość cyklu na 52 lata. Pod koniec każdego cyklu urządzano bardzo ważną uroczystość o nazwie Święto Nowego Ognia.
Muzyka również spełniała funkcję religijną. Wśród azteckich instrumentów były bębny, tarki, flety, grzechotki i muszle. Gdy bogowie mieli zesłać deszcz, grano specjalną melodię. Kultura aztecka ceniła piękno i zręcznych rzemieślników. Wśród złotników wielu było imigrantami z Oaxacay. Złoto wydobywano z rzek na podbitych ziemiach i przerabiano na ozdoby, w tym na maski, naszyjniki, kolczyki oraz biżuterię do nosa. Złote ozdoby do nosa często były niezwykle misterne. Hiszpanie podziwiali delikatność azteckiej biżuterii. Bogacze nosili również bransolety i ozdoby na kostkach. Wydobywano drogie kamienie, cięto je, szlifowano i oprawiano. Często stawały się przedmiotami kultu, aby kapłan lub król mógł je złożyć w ofierze bogom. Azteccy szanowali rzemieślników oraz tych, którzy wytwarzali ozdoby z piór. Tworzyli osobne cechy i zamieszkiwali w wydzielonych dzielnicach miasta. Nazwano ich Toltekami, ponieważ pielęgnowali umiejętności, których nauczyli się od przodków. Najwyżej jednak ceniono wytwórców ozdób z piór. Mieszkali we własnej dzielnicy. Pióra przesyłano do stolicy w daninie z tropikalnych rejonów Meksyku. Król oraz wojownicy wysokiej rangi mieli prawo do noszenia ozdobnych pióropuszy i strojów. Aztekowie zależeli od kukurydzy. Obchodzili też kilka ważnych świąt związanych z sadzeniem i uprawą tej rośliny. Święto zbiorów, zwane Oszpanicli, gdy kolby zwieziono już z pól, było czasem śpiewu, tańca i radości. Najlepszymi polami były shimanpas, czyli pływające ogrody. Na obrzeżach jeziora wycinano w trzcinach kanały. Między nimi układano trzciny i błoto. Tak powstawały poletka żyznej ziemi. Wzmacniano je słupkami, które z czasem zastępowano drzewami rosnącymi wokół krawędzi. Poletka były nawadniane wodą z jeziora, a nawożone odchodami ludzkimi i błotem. Mieszkańcy delektowali się różnymi pokarmami, które sami wytwarzali lub kupowali na tętniących życiem targowiskach. Podstawą diety była kukurydza, którą ucierano na mąkę. Z mąki pieczono placki, tortille, które potomkowie Azteków jedzą do dziś. Spożywano mięso, jaja i ryby oraz różne gatunki warzyw. Mięso pochodziło głównie z indyków oraz małych, bezwłosych psów, hodowanych specjalnie w tym celu. Bogaczy stać było na kraby i ryby sprowadzane z wybrzeża. Pili oktli, napój alkoholowy pędzony z soku kaktusa, agawy. W 1468 roku za panowania Montezumy I, Azteckie Imperium rozciągało się od Atlantyku po Pacyfik. 498 miast płaciło władcy daninę. W 1502 roku jego następca, Montezuma II, stał na czele bogatej i niepospolitej cywilizacji. Właśnie z taką cywilizacją zmierzył się Cortés, gdy wylądował w Ameryce w 1519 roku. W 1521, dwa lata po wylądowaniu, Cortés zdobył Tenochtitlan, przynosząc zgubę całemu Imperium Azteckiemu. Hiszpanów nazwano konkwistadorami. To oni przemierzyli Atlantyk w poszukiwaniu szczęścia i złota. W jaki sposób udało się Cortésowi z garstką ludzi pokonać Azteków? Odpowiedź leży w wierzeniach pokonanego ludu.
Bez przesady można stwierdzić, że całe życie Azteków kręciło się wokół religii. Wszystko miało religijny podtekst. Od wstania z łóżka rano, po udanie się wieczorem na spoczynek. Cortés wylądował na tydzień przed końcem 52-letniego cyklu. Właśnie wtedy, zgodnie z wierzeniami, bogowie mieli przybyć ze wschodu i zniszczyć imperium. Towarzyszyły mu inne złe znaki. Na niebie pojawiła się kometa. W świątyni Huitzilopochtli wybuchł pożar. Najbardziej przerażające było schwytanie przez rybaków dziwnie wyglądającego ptaka, który miał lustro w głowie. W tym magicznym lustrze Montezuma zobaczył dziwne zwierzęta, które przybyły, aby zniszczyć imperium. Cortés wylądował na wybrzeżu Zatoki. Zatem przybył ze wschodu w tygodniu trzciny. Montezuma był przekonany, że właśnie tak się stanie i utożsamił Cortéza z Quetzalcoatlem. Początkowo oczywiście mieszkańcy Mezoameryki nie mieli pojęcia, jak sobie radzić z ludźmi, którzy tak nieoczekiwanie przybyli z morza. Nie wiedzieli, czym są te wielkie okręty z żaglami. Nie znali koni. Nigdy przedtem ich nie widzieli. W jednej z kronik opisano je jako jelenie, wysokie jak dachy. Nigdy przedtem nie widzieli broni palnej, nie słyszeli strzału. Było to dla nich przerażające. Łatwo było przewidzieć reakcję kapłanów. Zażądali więcej ofiar, aby ułagodzić gniew bogów. Było ich tak wiele, że nawet ci, którzy akceptowali składanie ludzkich ofiar, zaczęli się buntować. Podległe miasta państwa, które od pewnego czasu pragnęły niezależności, zmęczyło płacenie daniny. Kiedy więc Hiszpanie przybyli, dostrzegły szansę pozbycia się panowania Azteków. W tej wojnie po obu stronach walczyli Indianie. Cortés szybko odkrył, że wielu Indian, choć formalnie poddanych Montezumy, nienawidziło go. Uważali się za zniewolonych i szukali sojusznika. I sojusznik spadł im z nieba. Był gotów wspomóc ich w zrzuceniu władzy Montezumy. Dlatego tak chętnie sprzymierzyli się z Cortésem. Montezuma postanowił przebłagać bogów i wysłał Cortésowi podarki, ostrzegając jednocześnie, aby trzymał się z daleka od Tenochtitlanu. Ostrzeżenie skłoniło Cortéza do dalszego marszu. W bitwie pod Cholula pokonał Azteków. Zaszkodziła im tradycyjna niechęć do zabijania w nadziei zdobycia ofiar. Dla Azteków wojna była święta. Jej celem było podtrzymanie bogów przy życiu. Tymczasem Hiszpanie usiłowali podbić kraj, aby zdobyć złoto. Gdy Cortés dotarł do Tenochtitlanu, Montezuma przyjął Hiszpanów jak przyjaciół. Montezuma wraz z arystokracją wyszedł, aby powitać dziwnych przybyszów. Być może traktował ich jako wysłanników niebios. Oczywiście zdał sobie sprawę, że gości jest niewielu. Chyba nie docenił niebezpieczeństwa. Przyjął ich i wygłosił słynne przemówienie, w którym zaoferował im gościnę. Poprowadził po pałacu, który przedtem należał do jego ojca. Nakarmił i napoił. Sytuacja się zmieniła, gdy Hiszpanie znaleźli komnaty pełne złota, srebra i drogich kamieni. Natychmiast je splądrowali. Nadeszły także wieści o kolejnym lądowaniu Hiszpanów. Byli to ludzie, którzy mieli aresztować Cortésa. Diego Velázquez, rozgniewany postępowaniem Cortésa, wysłał ekspedycję, która miała go pojmać.
Gdy przybyła na wybrzeże, Cortés musiał pośpiesznie zawrócić, aby się z nią rozprawić. Zostawił w mieście grupę Hiszpanów pod rozkazami jednego z podkomendnych, Pedra de Alvarado. Kiedy Cortés wraz ze swoją grupą wyruszył, aby zażegnać niebezpieczeństwo, Aztekowie uwięzili w pałacu pozostałych Hiszpanów, którzy popełnili błąd, usiłując przerwać ważną aztecką uroczystość. Po powrocie Cortesa, Montezuma wyszedł, aby uspokoić swój lud. W zamieszaniu został ukamienowany przez własnych poddanych. Cortés wycofał się na jakiś czas. Wielu jego ludzi utonęło z powodu ciężaru skradzionych skarbów, jakie ukryli w kieszeniach. Był to słynny odwrót spod Tenochtitlanu, zwany Noche Triste, czyli Smutna Noc. Wtedy Hiszpanie pod osłoną ciemności próbowali przebyć groble, aby się dostać na ląd stały. Zostali zaatakowani ze wszystkich stron i rozbici. Cortés przegrupował siły i zebrał sojuszników. Przypuścił gwałtowny atak na azteckie miasta. Pokonał aztecką armię i ponownie dotarł do Tenochtitlanu. Zdobył je za cenę okrucieństw i rozlewu krwi. Hiszpanie narzucili Aztekom własny rząd i religię. Zajęli samo serce zdobytego miasta, tam, gdzie stały największe pałace i piramidy. Z budynków wydzierano kamienie pod budowę chrześcijańskich kościołów. Po upadku Tenochtitlanu wygasł wszelki opór Azteków. Zostali zdziesiątkowani przez choroby wcześniej tu nieznane, jak na przykład ospa wietrzna. Nie zdołali zapobiec wysyłce swoich olbrzymich skarbów do Hiszpanii. W ciągu 50 lat zatarto wszelkie ślady istnienia potężnego azteckiego imperium. Obecnie Meksyk zamieszkuje ponad 90 milionów ludzi. Potomkowie Azteków nadal mówią językiem Nahuatl, chociaż nie budują piramid, wciąż noszą tradycyjne stroje i obchodzą swoje święta. Niektóre z tych świąt łączą tradycje azteckie z europejskimi. Aztekowie, podobnie jak Majowie, nie zniknęli. Wciąż mówią swoim językiem, nadal odziewają się w bawełniane stroje i jedzą tortille. Ich kultury są pod wieloma względami podobne. Meksykanie są dumni ze swojej przeszłości. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Małgorzata Samborska, czytał Mirosław Utta.